Cześć, witacie, z tej strony Avi i dzisiaj nagrywamy Terraria, chociaż jestem dzisiaj sam, Paulina nie mogła wystąpić, dlatego zrobiłem coś mniej ważnego, takim na przykład będzie, znaczy ważnego jest, to mega ważne, ale nic Paulina nie pominie, tak? Bo dzisiaj będziemy robili platformę dla Wall of Flesha, który będzie w piekle. No, czyli trochę nas czeka tej budowania. I ja wiem, że przed Wall of Fleshem jeszcze dożyłoby zrobić jednego bossa, którym jest Cyklop. O tutaj, trzeba zrobić taką przyłówaczkę. Dlatego dzisiaj odwiedzimy sobie biom zimowy, żeby zdobyć specjalne futro Feliksa, tak to się chyba nazywa, ten itemek, żeby móc kraftować właśnie tą przyłówaczkę, tak? I jak możecie zauważyć, naszej, tak powiem, o właśnie, starożytnej zbroi cienia, brakuje tylko klaty, tak? A ostatnio sprawdziłem, co się dobrze składa, że właśnie przez nasz, o, przepiękne jezioro, błyskotające, możesz zdobyć właśnie takie elementy, bez problemu. Z zwyczajnej zbroi. Powinna wyskoczyć ta właśnie ancient, ta starożytna. O! O właśnie, no i mamy. O, no i bardzo ładnie, nasza kolekcja się właśnie pomnożyła. A, bo wy jeszcze nie widzieliście na naszej bazy głównej. A zaraz wam ją przedstawię. Teraz sobie zdałem sprawę, że tylko był, tak to speed build. O, mamy całą kolekcja, jest. Będzie to specjalne miejsce, myślę. Przeniesiemy sobie te wszystkie nasze takie rzadkie kolekcjonerskie zbroje, tak? A póki co, to pokażę wam, jak wygląda właśnie ta nasza baza. No, nasz Shimmer, tak? W poprzednim odcinku znaleźliśmy Shimmer i był speed build, taki mały. Więc zapraszam na poprzedni odcinek z Terrarii. Zaś fajnie wyszedł, a ja się naprawdę żeby nie powiedzieć brzydko, zajefanie bawiłem przy tej budowie, uwielbiam teraz budować. Więc zacznijmy od tego domku, który zbudowała Paulina. Ponieważ w tym domku mieliśmy pomysł zrobić naszą kolekcję zwierząt z Terrarii, tak? Tutaj będą wszystkie nasze tutaj właśnie, nazwijmy to, zagrodami na zwierzątka. Tutaj są póki co zwyczajne zwierzątka, tak? Nic się nie wyróżniające. U góry, wyżej u góry tutaj są złote, nawet widać po tym złotym obramówce na tym właśnie tutaj. Mamy póki co dwa. Ale mam nadzieję, że się zrespi więcej i ich na pewno zauważymy, tak? W sumie góry raczej takie małe zwierzątka, a na samym dachu te właśnie takie specjalne dla biomu Shimmer, jak i w sumie od razu nad piekłem. Dużo ich mamy. Tutaj w Shimmer ich się dużo respi. O, na przykład jak ta wiewiórka. O właśnie. Więc chyba mamy, mi się wydaje, co najmniej każdy rodzaj, więc już zbierać nie musimy. Mamy naprawdę po 10. Jezus! Nie wiem, czy dobrze widzę, ale to pazowych mamy 16, 25 ametystowych królików. No to myślę, że wystarcza, tak? No i nie diamentowych, bo są najrzadsze oczywiście, ale zrobimy z tego jeszcze potem klatki, tak? Dobra, zbieram sobie ciebie, bo czemu nie? Idąc dalej, tutaj, poziomie powiedzmy, znaczy dobra, zacznijmy od parteru. Tutaj będą mieszkali dwóch oczywiście naszych ulubionych NPC-tów, uwielbiają się Szynkarz i Devastator, dlatego jest tutaj Palion, bo mogłem kupić. No i tylko tam sobie mieszkałem, tak? Będziemy to mieszkanie oczywiście ulepszać, upiększać i tak dalej. Ale wyżej mamy tutaj pokój ze stacjami roboczymi. No tutaj będzie można sobie craftować, wszystko będzie w jednym miejscu, tak? Crafting, kowadło, jakiś tam piecyk, jakiś inny tam tartak i tak dalej. Wszystko będzie w jednym miejscu, żeby nie trzeba biegać. A nad tym oczywiście ogromny magazyn, tak? Już trochę przygotowałem sobie skrzynek, na przykład jak bloki, minerały, mikstury, ble, 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 zbroje nawet, były, o, ściany. No i mam już pomysł na następne, tutaj regały, na przykład na stacje robocze właśnie, które były dodatkowe, tak? No bo po co to wylektować, skoro mogą, będą mogły się sprzedać, a nie będzie mi się chciał na przykład ich szukać w tych meblach, bo trochę ich jest przecież. No, już jest druga skrzynia zapełniana. Więc, no, póki co mamy tyle regałów, ile jest, oczywiście zrobionych nie byle jak, tylko tak fajnie. Tutaj taki kolorek i się ciągnie aż do samego dołu, tak? Złote skrzynia. Najwięcej jest oczywiście tych brązowych, bo to takie standardowe. Ale myślę, że zrobię kolejne jeszcze dwa regały z tych niebnych. Bardzo mi się podobają, jeden z moich ulubionych chyba wyglądów skrzynek. I chciałem zrobić tego drewna piekielnego, który w jakimś tam odcinku właśnie znaleźliśmy. Odkryliśmy, że w ogóle jest taki biom. O. Jesion. Ciekawe bardzo. No więc okej, okay. No to za ktoś się póki co prezentuje. Wszystko, co mogłem, póki co przeniosłem z naszej bazy głównej do tej naszej, a czy bazy tymczasowej, tak, tam to jest baza tymczasowa, a tutaj jest baza główna. Na prawo od naszej tej bazy głównej mamy wejście do
piłomu granitowego. Połowa tutaj zniszczyła cały domek. Tu domek był, może na mokrym go zobaczyć, tu nic nie ma. No są tutaj nieźle, nie są przepaść. Ale będzie można to fajnie wykorzystać. O, oczy są, czyli króliczek, tak? Będzie to można fajnie wykorzystać, ja to sobie wyobrażałem. Taki most. Most tak w ciemnościach po prostu będzie prowadził przed siebie i to będzie tak mega klimatyczne, nie? Idziesz mostem, wszędzie ciemno, nic nie widzisz. Nie wiesz, gdzie idziesz. No fajny by taki most wyglądał, mega. I tutaj coś takiego myślę, że powstanie. Ja sobie dam tabliczkę, żebym nie zapomniał o takim most właśnie. O, one, te wróżki, no są bardzo ładne. Powinna bardzo chciała je zbierać. One się respią wtedy, kiedy jakiś potworek panie do Shimmeru, tak? Nie złapię go, ale mam jednego. Młody duszek to jest, to oczywiście młody duszek. Mamy ich 7. Będziemy sobie ich zbierać jak najwięcej, bo z nich jest taka fajna lampa. O, tutaj jest właśnie. Ich się nie dać do zagrody. Nie wiem, czy tak powiedziałem, że do zagrody. Nie, 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 do lampy. To jest właśnie lampa z tym duszkiem. I ona oświetla naprawdę bardzo fajnie i bardzo ładnie wygląda do tego, więc jak najwięcej chcemy oczywiście łapać, nie? Cały sobie tutaj biomo oświetlimy nimi. Więc mam cię. No i bardzo ładnie, tak? Elegancko. 8 już mamy. No co, kochaj, co ja chciałem? Tabliczka, to jest później, to może zrobię poza odcinkiem, nie? Bo dzisiaj zajmiemy się może tym piekłem. No i się właśnie zastanawiam, czy... O, diamentowa piórka! O kurczę. Zastanawiam się nad tym, czy nie lepiej by właśnie najpierw pójść poszukać tej skóry, że tak, nie wiem, sierści Feliksa, zanim zacznie budować tą platformę, bo ta platforma nam trochę zejdzie. A i tak bym będzie budował w speedbuildzie, bo to nie ma co, wiadomo, gadać i budować. Dobrze by to było, więc dobra. Najpierw znajdziemy tą futro, tak? Feliksa. Na tą przyuwaczkę. A ona się znajduje w jaskiniach, tych właśnie lodowych. Ja w ogóle w moim pierwszym świecie, jaki w ogóle grałem w Terrarinie, zacząłem grać, to był chyba jakiś błąd, bo tak nie powinno być nigdy, zawsze się powinno respić na świecie normalnym, ale ja się zrespiłem idealnie pomiędzy światem normalnym, a lodowym. Przez to biom lodowy bardziej nachodził i bardziej mieszkałem w tym świecie lodowym, przez to moja pierwsza gra w ogóle była w świecie lodowym, nie? I dla mnie ten biom jest tak nostalgiczny, dla mnie to jest wow. Chciałem, żeby Terraria wprowadziła coś takiego, że można się respić na, nie tylko koniecznie na tym normalnym biomie, ale można się respić na lodowym, tym pustynnym. Chociaż nie wiem, czy pustynny byłby taki bezpieczny. Ale lodowy, ten zimowy biom oczywiście, nie jest taki niebezpieczny. Jest taki po prostu zwyczajnym biomem, tak? Więc nie ma jakiejś większej ilości niebezpiecznych mobów, więc... Czemu by tam nie można się było respić? Na nim. Dobra, no dżungla na przykład to by już, no nie można było, bo... No tam jest trochę niebezpiecznie, ale... Dajmy na to, do wyboru w kreatorze świata, wybrać sobie biom, na którym chciałby się zrespić. Nawet by to był, nie wiem, korabszy, nie? Ale żeby była możliwość, żeby wybrać sobie. Każdy by chciał się zrespić gdzie indziej. Żeby jego centrum świata to był właśnie jakiś biom dany, to czemu nie? To by naprawdę było fajne. Okej, to jest w ogóle meteoryt. To jest bardzo ciekawe. Wiem, że tam gdzieś tam pospadało, ale nie sądziłem, że tutaj. Ciekawe, gdzie jeszcze... Okej, okay, zejdźmy sobie może w dół. Już nie będę raczej szukał bardziej na prawo. Tutaj zaczniemy, bo widać, że jest jaskinia, to sobie do niej zejdziemy, tak? A żeby mieć tego Feliksa, trzeba trochę niżej zejść. Okej. Okay. Tu się zaczyna normalny biom. No to tam raczej nie będziemy skręcać, ale... Jest skrzynka, weźmiemy sobie ją. Jak najbardziej do magazynu się sprzyda. I my sobie pójdziemy może jednak bardziej tą prawą. Czyli jednak. Myk, myk, myk. Chyba nie tak za bardzo, żeby nie przesadzić. O, tu jest jakaś jaskinia. O, ta muzyka taka nostalgiczna. Nie, niezwykłe dla mnie to uczucie, naprawdę. Mam ochotę sobie pogłośnić na 100%. Dobra, fajnie, że mam miecz, który oświetla nam jaskinię. Dzięki temu... będę wyraźnie widział, tak? Nie używając pochodni. Wodorost tutaj jest. Wodorosty może było zbierać? Można, no to weźmiemy sobie wodorosta. Nie, może... Można go kłaść, z niego się płotki robi, czy coś? Muzyka się zmieniła. Jak słyszycie? To oznacza tyle, że tutaj będą... Już jest takiej bardziej głębokości takiej jaskini, tak? Tu się już będą moby respiły. O właśnie, jest slime.
Więc tutaj będzie trzeba już się powoli rozglądać za tym Feliksem. A chyba każdy Feliks powinien zrespić to futro, więc to bez problemu powinno być. Tylko, że nie wiem, ile powinienem tego futra uzbierać, niestety. Ale chyba jedno tego powinno starczyć. Okej, okay, jakieś tam potki, co to jest? O, no bo, no super. No miecz nawet używać już nie muszę. Mega łatwiej, na 10 minut, kurczę, jak długo. Oczywiście, że tak. Rubin i ten szmaragd. Super sprawa przecież. Weźmiemy sobie. Tam jeszcze jest ten rubin, tylko że... No, nie sięgnę go. O, dobra, jest, mam go. To lecimy dalej. Ja trafiłem na dobrą akurat jaskinię, bo jest dosyć... Ciągnie się w dół. A tym niżej, to tym lepiej. Tam coś u góry widziałem. Tutaj coś jest tam, w rogu. Na mapie widać, że coś tam jest, o tutaj. Nie wiem, czy tam się będziemy kopać. Może na pewno nie teraz. Tam już się coś świeci na pelotowo, to albo będzie... demoniczny ołtarz, albo ruda, nie? Cienia. Ale chyba raczej ołtarz, tak, bo tylko on ma taki... aż tak bardzo wydobywający się blask z siebie. No dobrze, w sumie będzie fajnie go zapamiętać tutaj, to go rozwalimy. Bo potem będzie trzeba rozwalać je generalnie, tak? Jak się zabije Wolf Flash, ale to w przyszłości nad... Może on nie będę wspominał, taki trochę spoiler. Czy to są diamenty? Diamenty, o kurczę, to najrzadszy ten przecież w całej grze. Wow, fajnie. Trochę srebra nie wiem, czy nam się... Nie, przyda nam się na pewno, ale fajnie byłoby będzie pozbierać, bo czemu nie? W przyszłości, jak będziemy robili nasze oczywiście wszystkie te konstrukcje, modele, w ogóle plany budowlane i tak dalej, to fajnie będzie mieć jak najwięcej wszystkiego, tak? O, tu na przykład ołowiu to już w ogóle w szczególności. Ołów się zawsze będzie sprzedawał. Okej, tylko będzie problem z miejscem. O, jak zawsze. Dobra, póki tyle mogę zostawić, póki co. Pojadę, myślę, kolegom najpierw. On nas chyba wyprowadzi w ogóle poza biom, tak mi się wydaje. No, na tą stronę to był właśnie ten zwyczajny biom. Więc na pewno się wrócimy, nie? Okej, biom grzybowy. Okej, byliśmy w nim. No to nieistotne, wracamy się. Ale ciekawe połączenie, nie? Jakaś tam była przepaść w dół, no tam może będzie coś ciekawszego. Lodowe mieszkanka, te budynki, je były fajnie też znaleźć. W nich można znaleźć takie specjalne jakby lodowe przedmioty, tak? Których tylko można znaleźć na tym biomie właśnie. Dobra, topaz. W górę jeszcze szmaragd widać. Też na tym biomie zimowym dużo jest tych kryształów. Ciekawe zresztą. Dobra, lecimy niżej. Meduza. No tutaj już nic raczej nie będzie. Nie będziemy się kopać pod wodą, tak? Skoro tam dalej gdzieś była przecież właśnie taka wyrwa w dół. To tam pójdziemy. Nie o tej mówię akurat. Ona była tu. O, tu już nie ma takiej jakby ściany. Pierwsza skrzynka. Jest, armata śnieżna. Której nigdy nie użyjemy. Ale fajnie mieć zawsze, tak? W skrzynkach będą na pewno ładnie wyglądały. Dobra. Lusterko lodowe. Wezmę sobie dlatego, bo jest ładniejsze niż to, które mam. O, jeszcze szlak. A, strzelający slime. Zgiń. Gdzie jest mój diablik? Właśnie, a propos diablika. A propos diablika, znaczy się a propos tego, że ktoś mnie atakuje. O, granat. W sumie wyrzucę, można sobie zawsze przecież dokupić. Dewastatora. Platformy są zbędne, więc ja po prostu sobie wyrzucę. No i zaczynają się tutaj moby, tak? Widać tutaj lodowego nietoperza oraz jakiegoś szkieleta. Więc ciekawie się robi powoli. O, utknąłem. Ile to mobów się trzeba rozbić? To jak dobrze, może się w końcu zrobić Felix? No, już widać, że jesteśmy na tej głębokości, gdzie normalnie się rozpią potwory, tak? Czyli to jest mniej więcej jakoś... No nisko, nie powiem, chociaż jeszcze... z 20 razy tyle w dół można pójść. No porównywaczy to nic, nie? Ile jeszcze można zejść w dół?
Dobra, lecimy. Zwiedzamy sobie. Jest Felix, tutaj nie. O, właśnie ten u dołu. O, no i dał futerko. No i chyba już sobie już tyle wyznam wystarczy, tak? Jedno. Chociaż nie jestem pewny. O nie, nienawidziłem tego zawsze, pamiętam. Jak się nie miało nigdy złotej podkowy i się w takie coś wpadło, to się mogło spadać naprawdę. Zresztą to pokażę, śmieszne w ogóle, nie? Wpadało się w nieskończoność w dół, aż się skończą bloki lub coś tam po drodze będzie, się ginęło automatycznie z wysokości. Bardzo zabawne. O właśnie. Jak się spadła do samego dołu, to się umierało. Dobra, podejdźmy jeszcze trochę niżej, może coś tam zwiedzimy sobie. Skoro jesteśmy w tym biomie zimowym, to sobie pozwiedzajmy przecież. O, pajęczyna, myk. Trochę was. Może coś wypadnie ciekawego. Pieniądze może schowam do skarbonki, bo zawsze warto to robić. Platynę mamy, zaraz druga będzie. Więc tym bardziej. Okej. Okay. Jest domek zimowy i tu... Dwie skrzynki obok siebie? Dziwne. Jest miecz zimowy, tak. Nie wiem, czego nie mamy przypadkiem. Ale on jest jednym z fajniejszych naprawdę itemów na sam początek gry, nie? Więc... 22 obrażenia, na sam początek to jest... potężne, jak nie wiem co. Ale my już na tym etapie gry, niestety. A w drugiej jest... O, fajny itemek, ciekawy. Nie wiem, czego nie może połączyć z balonikiem. Okej, okay, dam sobie go tutaj jako wyglądowe. Oj, tego właśnie chciałem znaleźć. Stację roboczą. Ciebie sobie wezmę zamiast pochodni. Dobra, i wezmę wszystko, myk. Kurczę, to mała ilość miejsca mnie trochę drażni. No skarbonki mógłbym rzucić, ale potem będę się denerwował. Muszę potem na nowo wszystko ogarnąć, tak? Dobra. Dużo mam niepotrzebnych itemów, więc porzucam. O jest, tam był! Felix, kolejny. Oj, kolejne futerko, bardzo ładnie. Tam jest kolejny Felix, dobra, więc ich na pewno już nie musimy na pewno szukać, bo tyle nam wystarczy. To i to samo co było, tak? Ciebie nie potrzebujemy, ciebie też nie. To sobie wezmę dla Pauliny, może jakby chciała, lub po prostu do skrzynki, żeby było. Myk. Obraz sobie weźmiemy zamiast ciebie, obrazów zawsze warto, nigdy za mało obrazów. Choćby takich brzydkich jak ten. Okej, niech będzie to topaz. Jak się rzuci w ogóle te nasze kryształowe, tak nazwijmy, te zwierzątka do naszego Shimmer, to one zamieniają się w samą rudę, tak? W sam kryształ. Więc to też jest tak w sumie nieskończone pozyskiwanie rud, można powiedzieć, tak? Więc aż takich nie musimy zbierać. O, a to za tym... A to jest właśnie ciekawe. Okej, okay, muszę pomyśleć, co bym chciał wywalić. Na pewno... Zrobię to może w inny, jednak tak jak myślałem sposób. Potem sobie to jakoś poukładam fajnie, ciekawie. O, wróżka do nas przyszła i od razu znikła, bo zobaczyła, że... Mega nam pomogło, oczywiście, nie? Dobra, trochę mebli weźmiemy. Nie wiem, czy będę robił kolekcję... pomników, raczej wątpię. Na jednym z moich poziomów, jaki mam... leveli, znaczy się. Światów, Terrarii. Już mam takie coś, więc nie wiem, czy chce mi się robić coś podobnego. Kiedyś wam pokażę moje światy z Terrarii. A to wszystko przyjdzie czas, oczywiście. Ja się odbił ten Felix. Felix? Dobrze mówisz, że to jest Felix? Nie, Flinx. Ale to będzie Felix, nie, bo pasuje. Dla mnie to jest... Generalnie to jest imię takie Felix, nie? Zawsze go nazywałem Felixem, więc niech będzie Felix, nie? Jest Flinksem, ale niech będzie Felixem. My tutaj już nie potrzebujemy, trochę zbliżamy coraz niżej, a to już w ogóle zwyczajny biom, no to w ogóle nie ma po co. Będziemy powoli wracać, tak? I zaczniemy budować ten nasz, właśnie naszą platformę. A to niestety będzie trochę musiało trwać. Do dupy nas to zaprowadziło. Dobra, wracamy się. Tylko zobaczę przez gajda, ile tych Felixów na pewno trzeba było zabić. Felixów. 3. A mamy idealnie 3. Okej, no to widzicie. To się idealnie złożyło, tak? Trzeba zrobić porządek z itemami. O, a czy na szczęście mam takie coś jak
Znaczy ja mam. Każdy to ma. Idealnie, że to terraria ma takie coś jak właśnie szybkie łączenie przedmiotów w pobliskich skrzyniach i myk. Większość to poleci po prostu do skrzynek, tak? No rzecz idealna. Wezmę wszystko, oczywiście poza pieniędzmi. I teraz myk. Jeszcze raz. No i dużo nam nie zostało do łączenia, więc... To sobie już możemy sami tutaj po prostu... posegregować. Ale że śniegu nigdy nie miałem, to dziwne. Dobra, minerał. To oczywiście będą... O, tak? Nic więcej. Dobrze widzę, że mamy akcesorium, więc do akcesorium sobie wrzucimy. Przykład ciebie. Coś jeszcze widziałem. Ciebie widziałem, tak. Okej, okay, do broni. O, właśnie, ile broni mam przecież. Okej, okay, ej. Diamentowa ta. Lubię łapać, bo są rzadkie. Ta diamentowa akurat jest wyjątkowo rzadka, więc ją jak najbardziej bym chciał łapać, tak? W ogóle się to porespiło, co się dzieje? Nie wiem, czy te pochodnie do pochodni zrobię osobny, myślę, skrzynki na pochodnie. Będą to raczej się nazywa skrzynka z świecidełkami, jakoś tak to nazwę. Jakieś coś takiego zrobiłem. Tam były pochodnie i takie coś, co imituje światło po prostu. Chciałbym było ciekawie postawić tutaj, ale tu już miejsca za bardzo nie ma, kolego, na siebie. To będę musiał to powiększyć, ale to może kiedy indziej. Dobra. Dropy z potworów są tutaj, więc ciebie z Flinksa oczywiście. Buterko wsadzę na razie. 6 mamy. A nie, 3 był... Dobra, to zrobimy sobie 2 przybywaczki, to fajnie, nawet lepiej. Meble tylko ty, ponieważ na posągi zrobię sobie osobną skrzynkę. No tak myślę, że będzie fajnie. Dobra, na przywłaczki jeszcze też nie mamy. Więc te rzeczy, które się z niczym nie łączą, będzie trzeba odłożyć tam po prostu do, na spawnie, tak? Potem jeszcze kiedyś tam podokończamy ten cały magazyn. To, ale to wszystko w międzyczasie oczywiście. Na szandarce też nie mamy. No to, to wszystko leci na spawn. Tych 3 skrzyneczek, które mamy tutaj. Tylko najpierw sobie może połączę. O! No połączyło się to nieco. Dobra, ciebie sobie po prostu wrzucimy bezpośrednio. Przecież rośliny chyba były. Nie wiem, czemu nie zauważyłem tego. Były rośliny na bank. Dobra, to jeszcze tylko chcę odłożyć wodorosty. Lecimy do piekła. O, są rośliny tutaj. Druga skrzynka przecież. Myk, wodorost. Ta muzyka w Shimmer jest tak ładna. Podoba mi się niesamowicie. To się naprawdę udało z twórcą gry, nie? Dobra, lecimy. Kamienia mam. Trochę bomby się jednak może sprzydało. O, będę się tam kręcił jak... Bo bomby się sprzedadzą akurat po to, jak będą te domki, bo niekiedy to jest tak, że domek jest tak wysoki, że będzie trzeba go niszczyć po prostu. To jest dosyć... No dosyć to by naprawdę zajęło czasu, więc... Czemu sobie utrudniać? 200 bomb mam, wow! Jak możesz sobie przyspieszyć roboty, po prostu bombami to niszczyć, tak? Wiadomo. Okej, okay. Drop zrobimy sobie przylepiające, bo tak. Szlamu mamy prawie 2 koła, więc bez... Nie, w ogóle się żałować nie będziemy tego. No i teraz może polecieć do piekła. Okej. Okay. Ja w ogóle nie wiem, czy wam mówiłem, ale między odcinkami był przypadek, że był deszcz slajmów, tak? I dropnęło mi siodło slajmowe, szlamowe, tego, o właśnie to! Super, bo dzięki temu szybko, naprawdę mega szybko się spada w dół, no porównaj takie atakie. O chwila, tak, co jest? R, atakie. Niewyobrażalna szybkość, no. Jak się leci. No i to jest fajny ten szlam, bo on pomaga nam być... pływać po wodzie. To jest bardzo fajne. O, tutaj może być w ogóle NPC w biomie tym. To kiedyś go znajdziemy. Skaczemy sobie wysoko. No, wolno chodzimy, ale możemy pływać po wodzie. W sensie, no, unosimy się na wodzie, to jest naprawdę spoko. Okej, okay, my tu będziemy mniej więcej... na jakiej wysokości? No nie wiem, czy na takie jak właśnie stoję. No takie niby się wydawało spoko, aczkolwiek myślę, że odtąd bym zaczynał. Dobra. No to tej wysokości na pewno będziemy zaczynać robić platformę. Najpierw zrobimy platformę. Potem będzie trzeba wykopać... tu górę. Tą górę, która nam będzie przeszkadzała niestety, nie?
I to też będzie ciężko, dlatego na to też bomby będę używał, bo tak lepiej. No, trochę to może długo trwać właśnie, ten problem. To zawsze długo trwa, tak samo jak budowanie areny na walkę z planterą, nie? Ale to na szczęście jeszcze długo przed nami. Dobra. No to ja dam sobie tutaj, że tak powiem, ten speed build, tak? Szybkie budowanie. No i widzimy się, jak już mniej więcej coś będę miał coś co najmniej do powiedzenia, tak? Okej. Okay. No to ten speed build. O, okej, okay, wow. Nie powiem, trochę to było męczące, aż mnie trochę oczy polą. Trochę kopaliśmy. Trochę to zajęło 20 minut. Trochę ponad może. Mam tyle póki co. Długo zajęło niszczenie tych bloków i tutaj trochę bym tą górę tutaj poniszczył, bo ona będzie na pewno przeszkadzać. Ta podstawa na poziom łatwy powinna wystarczyć. Na poziom trudny to najmniej pójść jeszcze tam, no drugie tyle, nie? No przynajmniej pół tyle, ale no okej. Okay. Tyle powinno wystarczyć, tutaj jest ta góra, to niesamowicie blisko. To ma gdzieś poza odcinkiem, tu będę coś tam dorabiał, żeby było w miarę spoko. Żeby się tym Wolfleshem dało walczyć. Dobra, to zetnę, bo też mnie boli. Te pojedyncze bloki już mogę teraz robić, nie? Jak na przykład ten tutaj latający. No. Bomb nam nie starczyło prawie wcale, na jeden ten nam wystarczyło. Większą, co jak powiem. Zabudowę, nie? U góry. Dobra, ale jest póki co jak jest i chyba jest ok, nie? Najwyżej jeszcze zacznę robić drugą stronę, budować. Ale to może jeszcze nawet poza odcinkiem. Mamy tyle, mamy i myślę, że może być jak na razie, tak? Bo to pomówiłem już chyba trzy raz mówię. Też nie wiem, czy przypadkiem mi dam tego za wysoko właśnie. Może być problem. Dobra, to wracamy na górę, tak? No to mogę się teleportnąć. Zobaczę, co ma ten drobny kupiec, bo ja tą czapkę wydałem do Shimmer i teoretycznie ją powinien sprzedawać lepsze i więcej rzeczy chyba. Zobaczymy. Okej, okay, a ty sprzedajesz? O, daje nam to... No nie wiem, czy to takie fajne. Fajnie, że jest non-stop ta wędka, ale zresztą to naprawdę jest gówno, nie?
Chociaż to mogę kupić. 1400. Prawie 500. No dobra, do 500 wezmę. O, 1500 równe. Weźmiemy sobie jako drewno. Może się przyda do budowy czegoś, będziemy chcieli budować, no. Jest ładne nawet, w miarę mogę wam pokazać to drewno. Takie po prostu eleganckie, o. Niech będzie, tak, niech będzie. Szandar... co to może być? Co to jest za potwór? Nie wiem, zobaczę w seriuszu, what the fuck w ogóle. Ultra... Dobra, nieważne, po prostu nie bierzmy. Nieważne, po prostu, tak? Ale ciekawe. Szandary będziemy kolekcjonować, myślę, zawsze to robię. Na każdym świecie moim z Terrarii kolekcjonuję szandary, więc to raczej nie ominie ten. Nie, to parze piekielnego nie mogę. Nie mogło wręcz zabraknąć. A, już mamy, a nie dziwi mnie to. Nie mogło wręcz zabraknąć, chciałem powiedzieć. Okej. Okay. Ten szandar właśnie tutaj w dupie. I resztę lecimy oczywiście oddać do naszego... Naszego magazynu, naszej bazy głównej, tak? Większość powinno samo gdzieś tam wejść. Meble mamy tutaj. Dobra, gdzie tutaj damy? Ciebie? No i oczywiście obraz. Ściany były tu. To my jak 500 ścian mamy tych. Fajnie, fajnie. Drewno jest tutaj, to my jak drewienko. Do stacji roboczych. Nie mamy jeszcze niestety nic. Ile tu srubaków? Do łowienia się sprzedaje najwięcej. Co się dzieje? Kurczę, ile ich tu jest? Tam jeden w dziurze był, ale go akurat nie chce mi się specjalnie kupować dziury, żeby go tam złapać. Co sprzedaj w ogóle imprezowiczka? Tego nie jestem szczególnie w stanie zapamiętać, ale widzę. No, takie ujęko. Misje od rybaka będą nudne. Zrobiłem o tym specjalny odcinek, gdzie będziemy robić tylko misje od niego. Ale ten odcinek raczej będzie nudny. O, można pieska i kotka sobie tutaj fajnie mieć. To oczywiście, że to zrobimy. Dobra, ale na to przyjdzie jeszcze czas, tak? O, zabiłem go, chciałem go złapać. Rzeczki sobie tutaj oddamy. No ja się będę z wami żegnał. Naszą piękną bazą główną, tak? Główną. Jest, no... Wyśmienita, mi się naprawdę niesamowicie podoba. Dajcie znać, co wy uważacie o naszej bazie. Czy wam się podoba? Pomysł na bazie... Pomysł na to, że jest baza w Shimmer, tak najbardziej udana, więc... Jezu, a mi się tu podoba. I ta ściana, szkła w ogóle w magazynie. Super, jest naprawdę wszystko... Pięknie, więc ja was będę żegnał, widzimy się w następnych odcinkach, zapraszam na mój kanał główny, gdzie nagrywam Transformers, tylko piszę jak generalnie tej grze wszystko, uczę i tak dalej, nie, bo to taki bardziej poradnikowy kanał, na mój serwer Discord, z mojej Pauliny, gdzie będziecie mogli z nami popisać, tak dalej, zapozdawać pytania, proponować na gierki i ogólnie, jaki kanał właśnie pan Pauli, tak, Paulina, też będzie w opisie, więc zapraszam na to wszystko i widzimy się w następnych odcinkach, cześć, cześć.